Witam, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj takie krótkie wideo przypominające, bo nikt o tym nie przypomina, że mamy 68. spotkanie grupy Bilderberg. Ona się odbywa od 2 do 5 czerwca 2022 roku w Waszyngtonie. Jakoś nikt o tym nie mówi. Tak dla przypomnienia, to pierwsze spotkanie odbyło się w 1954 roku w hotelu The Bilderberg w Holandii. Właśnie od tego pochodzi nazwa. Uczestnikami byli wtedy europejscy premierzy, amerykańscy biznesmeni i bankierzy. Jak ktoś nie wie, to grupa Bilderberga jest prywatną taką grupą polityków, bankierów, innych wpływowych postaci. Zaczęło się to od 1954 roku. Program tej grupy jest niepodawany do publicznej wiadomości i te ich spotkania zawsze odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a uczestnicy są zobowiązani do zachowania kompletnej tajemnicy w odniesieniu do tego, o czym tam rozmawiają sobie, dyskutują. Spotkanie to jest tak naprawdę jedno z takich najbardziej tajemniczych wydarzeń na świecie. I tam jest, mamy długą listę uczestników z Europy, z Ameryki Północnej przede wszystkim, w tym różnych polityków wojskowych, bankierów, miliarderów, ludzi nauki i nawet religii chyba. Mieliśmy George'a Sorosa tam kilka razy, także tak zwanego prezydenta Joe Bidena, no i innych. Ta grupa Bilderberg, tak jak mówiłem, założona została w 1954 roku, ale wiecie przez kogo? Przez polskiego polityka Józefa Rettingera, który pragnął wspierać dialog między Europą i Ameryką Północną. I tak jak mówiłem, to pierwsze spotkanie zorganizował w hotelu Bilderberg w Holandii. Tam uczestniczyło wtedy chyba około 100 osób. W tej chwili oni zwiększyli dawkę, ilość zgromadzonych menadżerów światowej globalizacji i mamy tak około w tej chwili do 150 osób z całego świata, która co roku właśnie na początku lata, pod koniec wiosny gromadzi się gdzieś na świecie, aby rozmawiać o najważniejszych sytuacjach, które rozgrywają się na naszej planecie. To oni tak naprawdę decydują o tym, co się stanie na świecie w następnym roku. Ale oni też są tylko menadżerami. Oni dostają swoje dyrektywy gdzieś tam z góry i to ta grupa Bilderberg wyszła na jaw dosłownie kilkanaście lat temu. Przedtem nikt nawet nie wiedział o jej istnieniu. Ta osoba właśnie Polaka, Józefa Rettingera, jest bardzo, bardzo fantastyczna w gruncie rzeczy. On jest uważany za jednego z najbardziej tajemniczych ludzi w polityce XX wieku. To jest ten tutaj człowieczek. Niektórzy mówią, że on jest poczwórnym agentem. Tak naprawdę wyróżniał się rzekomo w masonerii. Był też oficjalnie katolickim Żydem i potajemnym komunistą. I pokazywał, że jest polskim patriotą, ale tak naprawdę, zobaczcie, on był tak zaangażowany w wiele rzeczy po wojnie, podczas wojny i przed wojną, a nie ma go w żadnych podręcznikach historii. Nie ma nazwiska Józefa Rettingera gdziekolwiek, byśmy spojrzeli, nie uczą o tym człowieku. A on był doradcą meksykańskiego prezydenta Plutarco Elisa Colesa oraz dwóch polskich premierów w czasie wojny, Sikorskiego i potem Mikołajczyka. Był też zaufanym przyjacielem brytyjskiego wywiadu podczas II wojny światowej i jak gdyby
był tak ważny w stosunkach między polsko-brytyjskich, że mógł nawet sobie zadzwonić do Churchilla w środku nocy i nikt nawet nie odważył się nie dopuścić go do niego, więc to jest bardzo, bardzo potężna postać, o której nam się nie mówi. Po wojnie on się stał taką wybitną postacią integracji europejskiej, odegrał ważną rolę w tworzeniu Rady Europy, która potem przekształciła się właśnie w Unię Europejską, jak i też tej tajemniczej grupy Bilderberga. Nie wiemy o nim zbyt dużo, bo on rzadko pokazywał się oficjalnie. Głównie był takim potężnym, cichym doradcą bardzo, bardzo wpływowych ludzi na całym świecie i był nazwany czymś w rodzaju takiej szarej eminencji. On zawsze nieustannie był otoczony różnymi tajemnicami, nigdy nie przyznawał się ani też nie zaprzeczał jakimkolwiek plotkom na jego temat. Wyraźnie była to jego taka jakaś taktyka, która umożliwiła mu prześlizgnięcie się w najwyższe te pułapy polityki w tym świecie zachodnim. Wielu sądzi, że był takim politycznym geniuszem XX wieku. To, co go wyróżniało, to to, że był tak potrafił właśnie łączyć ludzi. Miał taką niesamowitą zdolność zaprzyjaźniania się z innymi. No i to spowodowało, że został otoczony przez potężne osobistości pod koniec życia. Praktycznie mógł dostać się do każdego najbardziej wpływowego człowieka na świecie. Istnieje taka informacja, że miał tak niewiarygodne kontakty. To jest też jeszcze fakt tego, że nie było żadnej zimnej wojny. Oni wszyscy udawali tak naprawdę na tych najwyższych szczeblach, to podawali sobie rączkę. I Józef miał takie niesamowite kontakty, że wyobraźcie sobie, że kiedy aresztowali jego osobistego sekretarza w Polsce przez policję, przez SBK-u w 1946 roku, i zobacz, to było. To praktycznie byli Żydzi sowieccy. On po prostu zadzwonił do Mołotowa, który po kilku chwilach po prostu uwolnił go. Mołotow w tym czasie zajmował stanowisko pierwszego zastępcy przewodniczącego Rady Ministrów Związku Radzieckiego. Ale on też to robił z Amerykaninami. W tym czasie Józef Rettinger był uważany za takiego agenta tajnych służb brytyjskich, ale miał relacje po obu stronach, nawiązywał kontakty z najpotężniejszymi osobami w tamtego czasu. No i nie patrzył nawet na te spolaryzowane podziały polityczne wschód-zachód. Po 1939 roku, jak Polska poniosła klęskę, Sowieci z wschodu, naziści z zachodu, uciekł. Właściwie cały rząd uciekł, oczywiście wiemy, stworzył rząd na uchodźstwie. Właściwie Rettinger mieszkał w Londynie już od jakiegoś czasu. Przyjeżdżał tam, miał swoje lokum i był tak naprawdę bardzo silną postacią, która kreowała sojusz Polski z Wielką Brytanią. On tam chyba mieszkał już od 1911 roku. A kiedy Sikorski objął władzę, to zatrudnił Rettingera jako osobistego doradcę. No i tam obaj panowie szybko nawiązali bardzo bliski kontakt i bardzo bliskie stosunki, takie zawodowe i osobiste. No ale ten duet Sikorski i Rettinger był niewygodny. Sporo osób go nie lubiło i chcieli ich usunąć. Chyba dwukrotnie robiono zamach na nich. W 1942 roku podczas lotu nad Atlantykiem w ich samolocie znaleziono bombę zapalającą.
No, tylko to był cud, że rozbrojono tą bombę. Jeden z oficerów sił powietrznych na pokładzie umiał to robić. No ale 6 miesięcy później, podczas lotu do Kanady, z Kanady do USA, oba silniki w ich samolocie podejrzanie przestały działać w tym czasie, w tym samym czasie. Nie? To jest niesłychane, żeby nagle dwa silniki przestały działać. Właściwie kiedy chcemy się pozbyć kogoś, to najlepiej jest właśnie wsadzić do samolotu, samolot się rozbija, nie wiemy, o co chodzi. Ale Ratingerowi udało się uciec z trzeciej pułapki, którą zostawiono na Sikorskiego. Nie poleciał z nim na Bliski Wschód, to, aby po prostu zrobić inspekcję polskiego korpusu na Bliskim Wschodzie, bo to była taka misja wojenna, wojskowa. No, w drodze powrotnej wiem, co się stało. Po jak wystartował z Gibraltaru, samolot Sikorskiego wpadł do oceanu, zabijając każdego pasażera i Sikorskiego, no ale pilot przeżył. Wszyscy się dziwią, no, jest wiele hipotez, dlaczego Ratingera tam nie było. Niektórzy nawet sądzą, że on mógł wiedzieć lub nawet brał udział w planowaniu tego zamachu, ale nie mamy na to dowodów, że to nie był wypadek. Tak do końca wiadomo, że Sikorski był takim piaskiem wokół Brytyjczyków, bo nie zgadzał się na to, na co oni chcieli po zakończeniu wojny zrobić, czyli oddać cały blok wschodni Sowietom. Dlatego prawdopodobnie chciał to ogłosić i go usunięto. Taka ciekawostka jest, mówią, że dlatego go się uratował od śmierci, bo mąż córki Sikorskiego, która również właśnie zginęła w katastrofie, w samolocie powiedział, że było za mało miejsca i właśnie ojciec postanowił zabrać ją na pokład zamiast Ratingera. No, najwyraźniej stwierdził, że Ratinger nie musi jechać w tę podróż i lepiej, żeby został w Londynie. Taką ciekawostką jest to, że on nawet właśnie był wysyłany przez rząd na uchodźstwie do komunikacji z okupowaną Polską i skakał na spadochronie kilka razy chyba. Nawet przed powstaniem warszawskim skoczył. No i tam chyba miał jakieś poważne problemy z nogą, bo się poharatał. Wszyscy na niego polowali, gestapo, polskie podziemie. Wielu uważało, że on jest agentem Związku Radzieckiego albo Wielkiej Brytanii, także nikt nie wiedział, o co chodzi. Ktoś go nawet śmiertelnie chyba prawie otruł, po czym został całkowicie sparaliżowany na jakiś czas. Ale udało się go ewakuować do Anglii, no i tam przeszedł rekonwalescencję i odżył, tak jakby nic się nie stało. Po zakończeniu tej II wojny światowej i konferencji w Teheranie stało się całkiem oczywiste, że całe życie Ratingera jak gdyby leżało w tym, żeby przywrócić niepodległą i demokratyczną Polskę, ale to niestety wszystko spełzło na niczym, bo wiadomo, jak się alianci, jak zdradzili Polskę i oddali ją. Był zawiedziony i był to wielki cios dla wszystkich Polaków, którzy walczyli o wolną Polskę. Nowy rząd polski traktował go jako agenta brytyjskiego, jako wroga. Po zakończeniu wojny po prostu zaczął stwarzać, miał taką obsesję na zjednoczenie Europy i zaczął realizować ten swój pomysł. Zaczął nawiązywać kontakty z najpotężniejszymi politykami Europy Zachodniej i tak jak gdyby łączył powstanie kilku organizacji, w tym Europejskiej Ligi Współpracy Gospodarczej. Ratinger pozostał bliskim przyjacielem wszystkich przywódców europejskich na uchodźstwie i założył taki klub obiadowy dla ich premierów. Tutaj się narodziła ta cała idea Beneluxu, Holandii, Belgii, Luksemburga. Nikt się tam nie przeciwstawiał. Dlatego między innymi on tak robił, bo nie wykazywał żadnych wyraźnych takich prób jakiegoś zainteresowania rozwojem własnej kariery. Zawsze był w cieniu, ale te połączenie Europy w rodziny narodów to była jego wielka pasja. No i oczywiście odegrał kluczową rolę w założeniu grupy Bilderberg,
no, która jest do dzisiaj po prostu uosobnieniem tego, kim był Rettinger. On tajemnicza, schowana, działająca w cieniu, tajna grupa. To jest taki krem najbardziej wpływowych polityków na świecie. Także to jest bardzo, bardzo kontrowersyjna osoba. Tak mówię o niej, bo po prostu Polak, o którym nie słyszymy, no, on budzi do tej pory, prowokuje bardzo dużo historycznych pytań. No, nikt nie wie, kim był dokładnie, czy był tym podwójnym, potrójnym, poczwórnym agentem. Studiował też w Watykanie, tak a propos. Wszyscy mówią, że był masonem, ale nie ma na to dowodów. Właśnie dlaczego nie zginął w katastrofie z Sikorskim? No i jak przeżył w tej okupowanej polskiej Polsce, gdzie gestapo go ganiało i inni zabójcy krążyli nad nim i chcieli go dopaść w dzień i w noc. Co się stało z nim właśnie po II wojnie światowej, komu tak naprawdę służył, i to założenie grupy Bilderberga to jest to jest jego taki czereś na torcie. Bo na początku wydawało się, że to są tacy nieszkodliwi ludzie, którzy tworzą taki klub chłopaczków z różnych sfer, którzy się spotykają, aby sobie tam pogadać, ale z drugiej strony teraz wiemy, że to może być bardzo szkodliwa, okrutna banda złoczyńców, globalistów, zdrajców, którzy są tylko marionetkami tych, którzy ich sterują, no i spotykają się, żeby właśnie wyznaczać sobie cele na przyszły rok. Także no, ta jego postać, no, Polak niby, ale tak naprawdę internacjonalista, jeszcze oprócz tego jest uważany, chyba należał nawet do partii socjalistycznej, że no, kameleon maksymalny. Także zobaczcie, jak nam zakłamują historię. Powinniśmy się byli tego nauczyć na lekcjach historii, no ale nie dane nam było to. Także wszystkie te rzeczy, które są ważne, są skrywane po cichu, gdzieś tam przemycane, aby się szersza masa ludzi nie dowiedziała o tym. Teraz przejdźmy do tegorocznego spotkania. Tutaj mamy właśnie Washington DC od 2 czerwca do 5, czyli do jutra będą się spotykać, ale nie wiem gdzie, właśnie nie jest podane w jakim hotelu. Przedtem kiedyś podawano, więc tam były duże protesty. Ludzie pokazywali im palce, jak przejeżdżali samochodami. No, oczywiście wszyscy są chronieni policją. Nie można do nich tak naprawdę dotrzeć. Nie wiemy, o czym będą dokładnie rozmawiać, chociaż oni tutaj podają pewnego rodzaju taką furtkę. Generalnie mówią, o czym będą rozmawiać od jakiegoś czasu. Przedtem, przed kilkunastoma latami, nikt nawet nie wiedział, że coś takiego istnieje. Ale zobaczmy, czy są jacyś Polacy. No i jest Radosław Sikorski. No wiadomo, to typowy globalista. I nie ma na co w ogóle tutaj patrzeć. Ja nie będę nawet pokazywał go, bo wiemy o kogo chodzi. Ale to jest człowiek, który jest w tej chwili takim koordynatorem. On się usunął trochę z polityki, ale on jest koordynatorem tych wszystkich rozporządzeń, które globaliści wrzucają nam do miski. On je po prostu przekazuje. Ale zobaczmy, czy ktoś jeszcze jest. O, tu mamy Kostrzewa Wojciech. President Polish Business Roundtable. Kto to jest ten Kostrzewa Wojciech? Okej, mamy go tutaj. On się nie ujawni zapewne, nie będzie w polityce, bo oni się nie pokazują na tych najwyższych szczeblach, bo poruszają sznurkami w poszczególnych krajach, politykami tak naprawdę. Przekazują im od panów globalistów wiadomości i wytyczne, co mają robić, więc tego człowieczka nie zobaczymy. Ale zobaczcie, tutaj mam stronę, gdzie oni podają dokładną listę właśnie ludzi, którzy są na tym meetingu. I
Tu mamy ich agendę, nie? Czyli będą rozmawiać o problemach NATO, geopolitycznych strategiach i o przestawieniu się na odpowiednie tory, o Chinach, o Indochinach, o Rosji oczywiście, o Ukrainie, także to są ich tematy do rozmowy, ale zobaczmy, kto tu jest. O, Big Pharma. Oczywiście główny szef CEO Pfizera. No i GlaxoSmithKline. Nie będę wymawiał, to jesteśmy na YouTubie. Zobaczcie, co tu pisze. Eksperymentalne tabletki na i strzykawki na wiecie co, tutaj na to. No i eksperymentalne tabletki na to, nie? O, nie, oni nie dadzą do wygrane. Jak bulldog, jak coś złapią, to trzeba go niestety albo oderwać na chama, albo coś gorszego z nim zrobić, żeby puścił, nie? Kogo tu jeszcze mamy? CIA Military. No oczywiście, proszę bardzo, przewodniczący NATO, dyrektor CIA, człowieka, którego nazywają prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli Bidena. No mamy tutaj śmietankę. Nawet mamy profesorów z różnych szkół. No, Princeton University. No wiadomo, te wszystkie najlepsze uniwersytety są po to tylko, aby tych najbogatszych ukształtować i wprowadzić ich właśnie do struktur kontrolujących, globalistycznych. Tutaj mamy też właśnie Kostrzewę Wojciecha. No, ładnie, ładnie. No to po to wam tak tylko szybko pokazuję, że coś takiego się odbywa. Jest to zbiór najważniejszych, potężnych głów z różnych dziedzin na świecie, a my nic o tym nie wiemy. Nie usłyszycie tego w polskiej telewizji, w amerykańskiej telewizji, nigdzie. No jest to takie dziwne, no bo jeżeli oni decydują o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie na świecie, no to my też powinniśmy wiedzieć, no ale nie mówią nam tego. To nic. My wiemy swoje, nie poddajemy się, idziemy wyraźnym, szybkim krokiem do naszego wspaniałego świata, a ich zostawiamy sobie w spokoju. Niech sobie tam debatują, niech sobie wymyślają, co chcą, i tak im się to nie uda. Trzymajcie się, żegnam was, do następnego razu.